No to cześć. Witam Was, albo dzień dobry. W piątek. 6-7 dzień mojej podróży. Zatrzymałam się w poprzednim miejscu 2 dni. To było tam. Tam jest ten najdalej wysunięty kawałek, ale jeszcze punkt, ale jeszcze tam dojdziemy. Pójdę tutaj wyżej. Teraz mam taką panoramkę, tylko chcę pokazać. Niestety, ale nie mam przy sobie mojego tego takiego profesjonalnego aparatu. No więc zdjęć nie będzie jakichś takich spektakularnych, a widok jest przepiękny, panorama. A tutaj taka podobna wyspa do tej wyspy Skellin. Bardzo podobna. A tu, z tego co wyczytałam, krąg. Jakiś krąg. Ale oczywiście znowu nie ma tu żadnej tablicy informacyjnej. Gdzieś mi to zamajaczyło na nawigacji. No i idę. Idę i chcę jeszcze tam dojść. I później dalej. No bo co, ja dopiero nie wiem, czy 5 minut ujechałam. Pięknie się tam słoneczko odbiło. No i wrzosy. Wrzosy zaczynają kwitnąć. Ten krąg jest tu. Ale powiem Wam, że tu dużo takich, że tak powiem, sterczących tych głazów występuje, bo to w ogóle jest tutaj kraina łupkowata. No ale panoramka cudna. Słuchajcie jeszcze co do tego kręgu. Jak będzie gdzieś coś mówione na temat, że nie znam nazwy, to patrzcie w ekran, bo najprawdopodobniej nazwa Wam się pojawi na ekranie tego miejsca. A tu zatoczka z przepiękną plażą i widzę miejscówka na kamper, tam stoi. Przecudna panorama. Tutaj jest ten najdalej wysunięty, za nim wyspę Skellin. Tam ta wyspa na V, zapomniałam, Valentia, na której byłam. Tutaj ta wyspa podobna do tych Skellin. Zobaczcie, jak pięknie. No super widok na koniec, jak już opuszczam ten półwysep Danga. A tam jakiś kopczyk u góry. No i tak, Beciu, zapamiętaj to miejsce. Dosłownie rzut beretem od tego, w którym stałam. A wydaje mi się, że miejscówka jest jeszcze bardziej atrakcyjna niż tamta. Myślę, że tu mniej ludzi się pojawia w ciągu dnia niż tam. No to ten przylądek nazywa się, tak jak teraz widzicie na ekranie. Nie wiem, czy ja to dobrze wymówię. Chloe Head. W każdym razie jest kawałeczek dalej. Za tym najdalej na zachód. Z taką panoramką. Ostatni rzut oka na to miejsce i do następnego czasu, razu. Ja tu wrócę. Takie spotkania na drodze to tylko w Irlandii. No to słuchajcie, wybrałam sobie drogę przez Przełęcz. Nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć, bo widziałam tą drogę przez tą Przełęcz, kiedy jechałam tam na ten najdalej wysunięty punkt wyspy. Nazywa się ta Przełęcz Connor Pass. I tak sobie pomyślałam, o nie, już żadne przełęcze, ja już nie chcę, bo wiecie, ja tam na tym poprzednim półwyspie miałam cały czas akcje wąskimi drogami, momentami mi serce stawało, ale wiecie, takie fajne wrażenia w sumie. No, jak teraz tu patrzę dookoła, to też aż widoki zapierają dech w piersiach. No nie będę już kamerki obracać, bo ja się muszę skupić na tej drodze. Mam nadzieję, że widzicie, w jakim terenie ona przebiega.
Tam były ostrzeżenia, że w ogóle, wiecie, auta tylko do 2 ton, czyli co, nawet busy tutaj nie mogą, takie wany nie mogą się tutaj na tą drogę puszczać, bo nie wiem, no jak na razie jest super, bo jest szeroka, jeszcze nie ma jakiegoś takiego mega nachylenia, nie wiem dlaczego, może tam dalej coś będzie, będzie bardziej ekstremalnie. I tak jak mówię, wyjeżdżam już z tego półwyspu Dingle i miejsce przecudowne. Słuchajcie, no wrócę tu na pewno, bo taki czuję trochę niedosyt. Niektórzy się zastanawiają, po co ja to robię w ogóle. No właśnie po to też między innymi, żeby te miejsca znać, tak? Żeby wiedzieć, żeby mieć pojęcie, żeby to nie tylko było z przewodników przeczytane, o, bo tutaj warto, bo to najpiękniejszy. Na pewno nie zobaczę wszystkiego. No to nie ma szans. Ale... Oje. Ale zobaczę bardzo dużo. Jestem ciągle... Wiecie, ja w ogóle jestem takim duchem niespokojnym. Ojejku, ale tu pięknie, zaraz wam zrobię panoramkę. Ja jestem takim duchem niespokojnym. Ja nie potrafię w jednym miejscu długo wysiedzieć. 2-3 dni i ja już muszę być gdzieś dalej i dalej. Dobra, koniec mojego gadania. Idę wam pokazać panoramkę z tego miejsca, bo jest po prostu zachwycająca. No ale powiem wam, no tu widać ten znak, widzicie? No nie wiem, czy tu będzie teraz, może będzie tu wężej? No trochę jakby. Tak, to tu się zaczyna zabawa. Tam to było fajnie. O, spoko. Ja teraz jadę do takiego jednego z polecanych miasteczek po tej trasie, tylko że ja tam jadę bezpieczniki kupić, nie jadę, no chyba, że mi tam coś rzeczywiście jakoś zainteresuje. O, tutaj zjedziemy, przepraszam panowie, ale ja muszę wam to pokazać, jak to wygląda. Pięknie, prawda? Tu stoi moje auto i tam jakaś woda płynie. Patrzcie, jak cudnie. Wydaje mi się, że nawet piękniejszy jest ten punkt niż tamten. Panoramka pokazana. Sama też z chęcią wrócę do tych... Teraz, uwaga, jedzie tam coś tam. No, tu też nie, no to jedźmy. Sama z chęcią sobie przypomnę po jakimś czasie te widoczki. Słuchajcie, no niektórzy mi mówią, a co to za w ogóle wyczyn, taka jazda. Jadę samochodzikiem. No i no co to jest takiego, nie? No, tak, no w sumie nic takiego. Każdy może to zrobić, kto ma samochód. Ale nie tylko, no jeżeli macie rower, no to też możecie to zrobić. Bo właśnie tutaj minęłam dwóch takich rowerzystów, parkę. Tam na tej przełęczy też się zatrzymali, teraz mnie minęli. Z sakwami. No, tak. Uważam, że to jest mega wyzwanie. No nie wiem, jak daleko jadą, czy tylko tutaj tą okolicę, czy jadą całą tą
Atlantyk. Ja myślę, że dużo ludzi to robi na różne sposoby. No, ja na rowerze nie pojadę. Nie pojadę, bo... No bo bym nie podołała takiemu wyzwaniu. Tak po prostu. No, o widzicie, dziewczyna jedzie. Jej facet pojechał szybciej, ja sobie jadę za nią i o. I tak właśnie o tych wyzwaniach i czy to, co ja teraz robię, to jest takie fajne i czy to w ogóle jest jakiś wow, czy to należy w ogóle w takich kategoriach rozpatrywać. Dla mnie tak, dla mnie jest to wyzwanie, ja się sprawdzam w takiej podróży, czy ja w ogóle potrafię, czy ja potrafię tak żyć, czy ja potrafię w tym aucie spać, czy ja potrafię te wszystkie rzeczy, rozumiecie, to, co do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do takich banalnych rzeczy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, kiedy mamy do tego dostęp na bieżąco, co to jest brak prądu w komórce. No tak jak mówię, mnie bezpiecznik szczelił i ja już mam wielki problem. Co ja mam zrobić 2 dni bez prądu? Dobrze, że miałam jakieś tam powerbanki i się tym ratowałam. No mam nadzieję, że znajdę te bezpieczniki i prąd wróci. Ale wiecie, prysznic, woda, musicie myśleć, że to trzeba... że to trzeba ogarnąć po drodze, że musicie oszczędzać, że wieziecie ze sobą 20, tak jak ja wiozę 20-25 litrów wody i to musi mi wystarczyć na wszystko, na to, że ja się mam umyć, ja się muszę umyć, bo nie wyobrażam sobie ileś dni, powiedzmy, się wycierać chusteczkami tylko do pupy niemowlaka. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. O tym wszystkim trzeba myśleć. Ja absolutnie nie wiedziałam, czy ja się na takie coś... Czy ja nie wrócę po 2 dniach. Ja jestem minimalistką. Ja moje życie już tak ograniczyłam w różnych takich sferach codzienności, że wydaje mi się, że już bardziej się nie da. A teraz okazuje się, że się da. I wiecie, jakie to są cholerne oszczędności, jakie to są, to nie dla mnie oszczędności, oszczędności dla świata. Wiecie, ile człowiek mniej wody zużywa, ile, wiecie, z czym to się wiąże. No przecież nie muszę wam, ludziom, którzy mnie oglądacie, tłumaczyć tego, na czym polega ochrona środowiska i naszej ziemi. Ile mniej śmieci zużywam po drodze, bo korzystam tylko właściwie z niewielu rzeczy. Ale potrafię żyć, tak? Nie chodzę brudna, śmierdząca, a najśmieszniejsze jest to, że zdjęcie, bo wrzucę wam to zdjęcie tutaj, zrobiłam sobie wczoraj, to zdjęcie zostało, no jakiegoś tam selfika sobie strzeliłam pod skałą i okazuje się, że to zdjęcie wywołało wszystkich, ojej, wow, zachwyt, jak ty pięknie wyglądasz i w ogóle cudnie i podróż ci służy. No i tak się zaśmiałam w duchu z tego, bo to, słuchajcie, to było... chyba 7 dzień czy 5, w każdym razie od dnia, w którym ruszyłam. Nie umyta głowa. Dzisiaj to zrobiłam. Dzisiaj sobie włosy umyłam. Dzisiaj się tak cała, że tak powiem, wyszorowałam od stóp do głów. Co nie znaczy, że nie robiłam tego codziennie, ale nie tak może, wiecie, no, nie tak bardzo. Dzisiaj to tak, można powiedzieć, tak jakby pod prysznicem domowym. No, w każdym razie uśmiałam się z tych wszystkich zachwytów, ochów i jachów, bo wcale nie uważałam, że jakoś tam specjalnie wyglądam, a zdjęcie wywołało furorę. Byłam na tym zdjęciu najpiękniejsza na świecie. No, najpiękniejsza na świecie po tygodniu w podróży, w myciu się w misce. Miałam ten prysznic, który mi spalił tego bezpiecznika i nie będę już go używać, bo nie potrzebuję, wiecie. Ja się tak oplapać to mogę zwykłą butelką wody i czy jakimś kubkiem, także nie będę tego używać, nie będę się stresować. Poza tym mi ten prysznic nie był zły, tylko że wody dużo pobierał przez tą pompkę, no a wiecie, przed chwilą mówiłam o tym limitach. Dobrze, ja kończę, bo coś mi nawigacja przestała ze mną współpracować w tle. I droga się już z tej przełęczy kończy.
Ja już sobie do Was gadam tak 7 minut, a jeszcze pewnie tam wcześniej, jak jechałam do góry, to też było z 5 minut, więc znowu sobie zobaczycie odcinek gadany, jadący. Ja mam nadzieję, że Wam się takie spodobają, jak widzicie właśnie te wszystkie widoki, jak to wygląda, jak wygląda Irlandia. Pogoda nam się dzisiaj zapowiada piękna. Słyszałam, że ma być przeszło 20 stopni, więc no, może to nie będą już te upały. Nie chciałabym, żeby wróciły. To jest poniedziałku, bo to się po prostu nie da żyć. Ale takie słoneczko wystarczy. Więc co? Będziemy się widzieć w kolejnym miejscu. No i tak. Zostawiliśmy tam ten przylądek Dingo, a tu jedziemy właśnie, jadę zobaczyć, tak, jak to wygląda, bo w końcu będąc w hrabstwie Kerry, robić Ring of Kerry i nie zobaczyć przylądka Kerry? No nie, tak nie mogłoby być. O matko, gdzie ja przyjechałam? To jest co? Aha, no to będzie koniec. No dobra, droga się skończyła. Przylądek Kerry jest pokazany na wodzie, więc dotarliśmy na koniec, no bo tu już nie będę jeździć po podwórku rolnika, więc tak wygląda przylądek Kerry. Teraz stąd zaraz gdzieś tam się postaram zatrzymać i... A może tu się zatrzymam? I rzucę okiem na mapę, a przy okazji zaraz to uchwycę również na wideo. Bo ja potem będę chciała mieć dokumentację tego, jak to wszystko wygląda. Bo wiecie, ja kiedyś tu wrócę. Jak my to mamy. Już Wam pokazuję. Byliśmy... W ogóle to zaczynaliśmy... Tu się zaczyna ta trasa, odtąd żeśmy zaczynali, no i tak jedziemy po kolei, tu Ring of Kerry, tu byliśmy, w tym miasteczku kupowałam bezpieczniki i patrzcie, już mapę musimy odwrócić. Ja chciałam kiedyś te wszystkie przylądki, jak tą mapę dostałam 3 lata temu, to mówię, wszystkie przylądki zaliczę. No, raczej nie. To jest niemożliwe, bo tych przylądków to jest tyle, że... I teraz jesteśmy tu. Tu jesteśmy, Kerry Head, czyli jesteśmy dokładnie naprzeciwko Dingle. A tu ten najdalej wysunięty. Czyli to mamy tam. I teraz stąd jedziemy tu. Loophead. A droga nam prowadzi... No musimy się stąd wydostać. Tak myślę, że się wrócimy do tej głównej drogi. I może przez to miasteczko pojedziemy, a może tu wybrzeżem pojedziemy, tą żółtą. I tu jest jakiś... przeprawa promowa. Można promem. No ale z kolei... I tu wjeżdżamy do hrabstwa Limerick. Żegnamy się z hrabstwem Kerry. Gdzie to Kerry? Gdzie tu jest ta granica tego Kerry? No to wygląda na to, że tu, że to jeszcze jest Kerry. Czy ja to pokazuję w ogóle, że to jeszcze tu jest Kerry. A odtąd to już będzie co? A widzicie? Tu jest ten Limerick taki mały i on tutaj, no to może by wartało tą drogą tu przejechać jednak. Przez ten, ale jechać przez to miasto. To jest ponoć trzecie co do wielkości miasto w Irlandii. Nie wiem, czy w piątek to jest mądre się tutaj pchać. No i Shannon to też nie będzie małe miasto. No i później już tu się dostajemy do Clare. Hrabstwa Clare, gdzie mamy klify moherowe. Cliffs of Moher. I tu chcę dotrzeć, tylko że jak ja tam dotrę, czyli najpierw tu i potem tu. Kurczę, ja bym nie chciała tego zostawić, broń Boże, na niedzielę, bo ja tutaj
mogę wtopić w tym, w tych klifach, bo tam będzie milion ludzi. Dobra, ludzie, jedziemy tu, a potem się zastanowimy.